Dzisiaj środa, sami biznesmeni przychodzą, bo niestety jak środa i trenujemy nogi, to nagle połowa ma wyjazdy służbowe. Tak to zawsze było od dawien dawna, że w Krakowie panował tekst, że nogi są do chodzenia, więc się nie trenowało nóg. Dlatego wszyscy wyglądali jak bociany. Heniu, jak przychodziła środa, zawsze był w delegacji. No ale dziś jest. Czyli co? Dorósł do treningu. No my tutaj sobie wypijamy coś przedtreningowego, żeby się lepiej poczuć. O. Heniu nawet założył bluzę, którą pierwszy raz sprowadziłem z Kanady do swojego sklepu. Sklep się nazywał No Limit Shops. Nazwa zapożyczona ze sklepu w Wiedniu o takiej samej nazwie, który był przy Mariahilfestrasse. Pracował tam mój kolega Johan Schatz, z którym trenowałem w siłowni Top Gym na Krajplacu. Bardzo dużej siłowni, powierzchni 4000 m2. Był takim moim mentorem pierwszym, to był rok 92, więc nie jeden z was jeszcze nie jednego z was nie było na świecie. I no, on był już wtedy utytułowanym zawodnikiem, piątym na świecie. Przygotowywał się do Mistrzostw Świata w Austrii, właśnie w tymże roku w Graz się odbywały, które zresztą wygrał w wadze do 90 kg, w wzroście 1,60 m. Mówię o tym dlatego, że później, kiedy wygrał te zawody, został zawodowcem, czyli ta karta umożliwiała mu start Mister Olympia i po roku czasu zrobił progres, startował w Mister Olympia z wagą 100 kg. Więc uwierzcie mi, można w rok zrobić bardzo duże efekty z bardzo dobrą jakością. Oczywiście się trzeba odpowiednio do tego przyłożyć. My dzisiaj robimy nogi, bardzo rzadko robimy przysiady. Dzisiaj je wykonujemy w suwnicy pionowej. Koledzy też będą trenować nogi, więc dobrze się rozgrzewają. Sławek tutaj kręci na rowerze stacjonarnym. Ja stosuję zawsze rozgrzewkę przed treningiem. Mam rozgrzane stawy kolanowe. Irek również też trenuje od niedawna. No nie mamy tutaj podwójnych sprzętów, bo siłownia nie jest na tyle duża, żeby dublować sprzęt. Ale sprzętu jest na tyle dużo, że nawet jak 10 osób w danym momencie chce trenować daną grupę mięśniową, to spokojnie się wymieniamy i nie ma z tym większych problemów. Akurat tak się złożyło, że dziewczyny jakieś robią te aerobiki i w ogóle nam nie przeszkadzają. Zawsze to miło popatrzeć na płeć przeciwną. Co mogę powiedzieć? Nogi trenowałem dość długo z dużymi obciążeniami. Robiłem przysiady. Polecam to robić. Jeżeli zdrowie wam pozwala, róbcie to w miarę na każdym treningu. Przysiady z tyłu, przysiady z przodu. Wiadomo, że przysiady tradycyjne są bardziej efektowne. No i co? Noga będzie wzrastać na pewno. Teraz dzięki temu, że miałem dość dużą bazę i mięśnie się bardzo dobrze rozwijały, zresztą chyba mam predyspozycję akurat do tej grupy, to można powiedzieć, że się bawię treningiem i tylko robię jakieś takie ćwiczenia angażujące i kształtujące mięśnie, co też pozwoliło mi na to, żeby sobie odpuścić przysiady. No, przysiady najwięcej zdrowia odbierają, bo kręgosłup jest nadwyrężony, kolana też są obciążone, więc no ja już zaprzestałem i jak będziecie tylko czuli jakieś kontuzyjne zmiany, no to radzę wam pójść w tym kierunku również, bo znam takich, którzy byli uparci i dalej robili te treningi, no i dziś cierpią, no mają jakieś zwyrodnienia, nadwyrężenia, pozrywane mięśnie.
chodzą notorycznie oboleli i no nie ma z tego większego pożytku. Jestem zdania, żeby trenować mięśnie, to trzeba słuchać organizmu i jeśli chcecie to robić latami, to też po prostu się oszczędzać w takim wypadku, jeżeli coś tam szwankuje. No i dzisiaj robimy trening połączony, przechodzimy z maszyny na maszynę, co zresztą widać. Staram się robić w granicach 20 powtórzeń, żeby później, jeżeli chcę uzyskać jakikolwiek wygląd tych nóg, to nie mam aż, nie zabiera mi to tak dużo czasu. No, wcześniej trenowałem z mniejszą ilością powtórzeń, to owszem, mięśnie były duże, ale nie miały w ogóle kształtu. Tak więc też również polecam taką formę treningu. I po skończonych udach schodzimy na dół, robimy w siedzeniu 4 serie z progresywnym zwiększeniem ciężaru. Też wykonuję około 20 powtórzeń. Akurat dzisiaj trenuję tylko z Pawłem, więc możemy sobie pozwolić na dłuższe przerwy. Znaczy przerwy są podobne, ale bywało, że trenowaliśmy w czwórkę, więc automatycznie trzeba było pilnować kolejki, nie zagadywać gdzieś telefonicznie w przerwach, no żeby nie wytrącać czasu i nie wyhamowywać reszty. Później przechodzimy na etap stojący i to jest wszystko. Tam też wykonujemy 4 serie z do 20 powtórzeń, zwiększając ciężar. Pewnego czasu, jakieś pół roku wstecz, zaczynamy mieć problemy z górną częścią kręgosłupa. Spowodowane jest to chyba z niesymetrycznym moim obojczykiem, co powoduje naprężenia w okolicach szyi. Czasem macie takie, to jest podobny ból do jakby was przewiało i postanowiłem korzystać z pomocy rehabilitanta, który po cięższych treningach tego typu jak uda albo najszerszy umawia się ze mną, przyjeżdża do mojego domu lub ewentualnie do siłowni i rozmasowuje mi plecy i uda, co bardzo dobrze wpływa na regenerację. Jeżeli jesteście w stanie takiej rekonwalescencji, to na pewno bardzo dobrze to wpłynie. Najlepiej wykonać sobie rezonans kręgosłupa i udać się do rehabilitanta lub jakiegoś innego specjalisty, który orzecze, jakiego powinniśmy dokonać, powiedzmy, zabiegu, który, lub w serii zabiegów, który wspomoże nam funkcjonowanie organizmu lub przywróci go do normalnego takiego trybu używalności. Ja tutaj korzystam z właśnie z pracy Arka, który doskonale wie, o co chodzi, robi doktorat właśnie w tym kierunku. Jest z Wrocławia, trenuje u mnie na siłowni, tak przypadkowo wyszło, bo wcześniej korzystałem sporadycznie z innych masaży, no ale nie były tak efektywne.